Cześć ludzie kochane. No i z tą zagadką to było tak. Nie chodziło o mnie, tylko ja dałem taki przykład o sobie, bo o kim miałem dawać przykład? Czy mógłbym zostać wybrany na papieża? No ja osobiście to nie, bo ja to i rozwodnik, i mam dziecko, to ja osobiście nie. Ale o co mi chodziło? O to, że wybrany na papieża teoretycznie może być każdy człowiek, który jest ochrzczony i bierzmowany. Niekoniecznie musi być kardynałem. O to mi chodziło. To nie musi być kardynał, jakaś szycha, co w Watykanie siedzi. Teoretycznie może być każdy. Ważne, żeby był ochrzczony i bierzmowany. Bo tak jak ja, osobiście ja, to nie mam pojęcia, bo to musi znać i 5 języków i biegle znać teologię i coś, ale może być normalny cywil. Nie musi być kardynałem. Dobra, to taką miałem zagadkę. To na razie tyle. Cześć, trzymcie się.